Hej, cześć, siemano, wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Immortals Phoenix Rising! Na start wbijając się na pełnej... No i... Popsułeś mi akcję, gościu! Na pełnej wbitce chciałem powiedzieć, no ale... Pomimo bitki... Sytuacja jeszcze nie wyszła tak, jakbym chciał, aby wyszła. Jezus, dlaczego oni są tacy silni? Ja grę z powodną postacią, mam teraz z nimi drobny problem. No pewnie, walczy sobie jeszcze częściej tymi atakami, których nie da się blokować. Tylko po to, żebym ja nie mógł sobie was parować. Tak, nie mam tylu jeszcze. O, dziękuję, do widzenia. BUM! Żegnam pana. I całą resztę w sumie też. Dobra, co my tu mamy w takim razie? Poza ewentualnym przejściem. Które chyba w sumie, z tego co widzę, ta walka była totalnie opcjonalna, nie musiałem z nim w ogóle chyba walczyć. Sneaky attack. Dlaczego ja nie mogę namierzyć typa i się do niego skradać? Bo to jest bez sensu. Ha, no tak, ale przecież to nie jest Sekiro. Sekiro to ma sens, ale oczywiście Ubisoft to nie jest From Software. Ubisoft nie przewidziało takiej opcji, żeby mieć oznaczonego typa, po czym móc się do niego przeskradać, żeby lepiej się dało z nim walczyć. Lepiej było jednemu konkretnemu typowi strzelić atak z ukrycia. Nie, po co? Albo się skradasz, albo się nawalasz. Nie ma opcji pośredniej. Co z tego, że jakbyś grał w Asasyna, to mógłbyś się... To mógłbyś się nakierować na jednego. I albo się skradasz, albo się nawalasz. Kolejni zdjęci. Nie, ale kurde, ten zryw Ateny to jest naprawdę moc. Zwłaszcza ten naładowany. Najlepsza rzecz do nabijania sobie tego wskaźnika stuna na wrogach. Tylko pytanie, czy dolecę. Oby tak. No. Ty... Wait a minute, czekaj. Jezus, przecież ja tutaj... Przecież ja stąd tutaj przyszedłem. Congratulations, you played yourself. Dobra, czekaj, idziemy tutaj. I tu jest gdzieś na górze to. To nie, no to jednak muszę coś tam na górze zrobić, no. Teraz pytanie, czy mnie tam cofnie, czy już się zapisało tutaj? Na szczęście cofnęło. Dobra, no to nie no. Co, mam sobie pozabierać te kostki i tam przerzucić, czy jak? Ja autentycznie nie wiem, co mam teraz ze sobą zrobić, no. Pokonałem przeciwników, mam tu niby otwarte przejście, ale literalnie gra nie chce mi powiedzieć, co ja mam takiego zrobić, żeby...
coś, no idęcej przychodzi, no to tu mogę się wspiąć, no to co, no to mogę wziąć tylko tę kostkę i sobie ją dać tutaj, no, żeby móc się po niej wspiąć na górę i wejść tu. Czasami wystarczy po prostu użyć mózgu i nagle problem sam się rozwiąże. Boże, tak proste. A ja z tym nie wiedziałem, co tu zrobić przez... A ja się nad tym głowię przez jakieś prawie chyba 10 minut. Dobra, spróbujmy teraz podążyć za tym łańcuchem. Ciekawe, czy to w sumie te czeluści to jest pomysłowość Dedala, czy może no już... Znaczy wróć, czy to jest pomysłowość Tyfona, czy może już tutaj Dedal coś niecoś natworzył, a Tyfon to tylko tak, wiecie, troszeczkę przetworzył. Kostka? Kostka. Dobra, no to leć, kosteczko. Ja się tutaj do ciebie dociągnę, pozwolisz? No okej, no to było dość proste. Okej, to było niepotrzebne. Na górę, na górę. A, proszę, może jednak było potrzebne. Tak, bo to idzie zdecydowanie za nisko. No, to musi lecieć w górę, być popchane tutaj. Dobra, to trzeba... Okej, tak się nie da. To jest chyba za ciężkie, ale... Tak, to myślę, da radę. Pyk. Tutaj. Pyk. I teraz działa. Dobra, kolejna kostka zatem. Raz, dwa. Czy to sobie tak na logikę nie powinno mnie zabrać razem z tą kostką do góry? Wydaje mi się, że tak. Okej. Typhon will drown in my endless rage. Chyba Wrath byłoby lepsze. Jezus, minimalnie ta kostka nie dotyka tego panelu i już nagle nie da się tego wykorzystywać. W sensie nie chce się to otwierać. A właśnie, pamiętam tego klona. No, wygląda ładnie. A propos. Aha, okej. Okay. Stary, jeden gniew został uwolniony i Olim tego nie przetrwał. Ja nie wiem, czy ty chcesz to powtórzyć. Dobra, i teraz lecimy w tym kierunku. 16 minut. Kurde, no. Na siłę, jakbym chciał, to mógłbym to w sumie w jednym odcinku wszystko upchnąć.
Co, żeby tylko przyspieszyć walkę? Co nieco wyciąć? No, myślę, żeby się dało. Dobra, tutaj muszę wykorzystać chyba tę kostkę jako... jako most. Tylko dla mnie czy dla kuli? To jest dobre pytanie. Jest kuleczka, dobra. Którą minimalnie na tym... na końcu tego... Chyba sobie jednak wyobrażam. Okej, czyli to tak, tak, to spawni to wszystko jeszcze raz. Lecimy, lecimy, bierzemy tego. Mamy tutaj kustkę. Dobra, i to poleci tam, potem leci tutaj na dół. Dobra, to trzeba wyłączyć, żeby był most. Na kolejnej kuli. To w sumie trzeba wyłączyć tylko po to, żeby robiło za... ten. Za wstrzymajkę, że tak sobie to nazwę. Wiecie, żeby kula przypadkiem nie stoczyła się w przepaść. A, to dwie naraz lecą. Tylko leci jeszcze raz, nie? Nie? Ups. Dobra, to użyjmy tego w takim razie. Dobra. Ej, gdzie jest ta druga kostka? Nie gadaj, że spadła! To by było aż dziwne. No bo w sumie nie powinna spać, tak mi się wydaje. Dobra, żebym się to za chwilę nie wrąbał gdzieś. Ja się cieszę, że używanie tych boskich mocy kosztuje mi tylko i wyłącznie wytrzymałość, Phoenix, a nie jakieś punkty magii. Czy tej manę, chociaż w sumie zależy, bo jakbyście grali na przykład w God of War, to nie jest... Znaczy nie w najnowszego God of War, tylko mówię teraz o tym God of Warze, znaczy God of Warze, o tych starszych God of Warach, gdzie to nie do końca jest mana, tylko to są po prostu punkty magii. Dobra, ty sobie na razie zostań. Zobaczmy, co będzie z tym. To chwilowo się nie rusza. Dobra, to pchnijmy to w takim razie. To leci i z tym już problemów nie ma. Teraz to leci. No i co? No i teraz się zatrzymało. A czemu wcześniej nie nic się, nie wiem... Co, wleciało w to i poleciało gdzieś w przepaść? Czy ja tego gdzieś nie zauważyłem? Tu było chyba przejście. To już będzie ten? Łańcuch? Tak jest! With the chains broken, the grotesque statue seemed to call her name. Finally! This story is getting good! Proszę, chyba jakiś potężniejszy boss będzie na mnie czekał. Strażnik esencji? Wszechwidzący Kottos.
Wow! Okej, okay. Nie do końca takiego ataku się spodziewałem. No, a tym bardziej nie takiego ataku. Jakiś taki w zwarciu masz? No coś tam ma. Wiesz co jest fajne? Jak ja chyba używam tego ataku Ateny, to dodatkowo jestem chroniony. W sensie, dopóki się ten atak nie zakończy, to ja jestem nietykalny. Dobra, postrzelajmy sobie do tego dużego bydlaka. W sumie, nawet bym sobie aż... Nie ta opcja oczywiście. Nawet sobie na tą walkę zmienię Zmienię sobie hełm, żeby nie mieć Czekaj, czy to jest? To jest po eliksirze? Łuk... A nie, dobra, nie. Chociaż nie, dobra, nie. Nieważne, bo żeby ten łuk tak działał, to musiałbym go najpierw jeszcze ulepszyć na... Znaczy jego. W ogóle łuki ulepszyć na czwarty poziom, a niestety... Nawet gdybym mógł, to nie mógłbym tego zrobić teraz. Dawaj. Do tyłu. Okej. Okay. Życie przywrócone. Stun naładowany. Bum! Dobra, zryw ma swój zasięg. Good to know. Choć w sumie nie bardzo wiem, dlaczego ja tego... Dlaczego ja sądziłem, że go nie ma. To się stun, że nie ma zasięgu. No, Jezu, nic nie widzę, no! Nie da się go trzymać po prostu jakoś mega na blisko, no. Pamiętaj, że zrobiłem unik. Okej, dostał stuna. To lecimy. Aha, dostał stuna i nagle z całego paska po dostaniu włóczniami RS-a z całego paska stuna ma nagle ćwierć. Interesting. Dawaj, mucimy typa. I ładnie! Ale idealnie na krańcu mi chyba stał. Pokonano. No a co za tym idzie? Odzyskujemy kolejną esencję. Czyli to jednak było aż tak proste. Chociaż pytanie, czy to... Dobra, chyba mi właśnie drgną klatki. Czy to faktycznie wina tego, że eksplorując poza nagraniem i czyszcząc mapę, wyczyściłem coś tu... A dobra, jednak nie. Nie, po prostu się... Zrobiłem unik w trakcie załączenia się kasce... Enki? O proszę, czyżbym miał rację? Okej, okay, czyli jednak nie. Czyli dobrze twierdziłem. Za łatwo by było, żeby tak od razu mieć kolejną esencję. Ktoś przyszedł i nam ją zarąbał dosłownie sprzed nosa. Pytanie tylko kto? W sensie, nie był to Hermes. Było to widać, bo łapa była dość umięśniona, a Hermes... No, takich biców nie ma. No, plus strój się nie zgadza. Dobra, czeluść się zapieczętowała. Pomów z Aresem. Okej. Okay. Dobra, nie. Na bank nie był to Ares. Bo był to ewidentnie, no, może nie człowiek, ale na pewno półbóg. Ewentualnie Heros. Znaczy no... Hey! Can you hear me? I was sent by Ares to retrieve his essence!
By the gods, who was that thief? I hope Ares will know what to do. Okej, widzę, dialog się z opóźnieniem aktywował. I co najgorsze, totalnie bez napisów. Dlatego niestety, ale jeśli ktoś nie rozumie, no to... angielskiego, no to przepraszam. If Legiron wasn't turned to stone, he'd have that essence already. And probably a medal too. Phoenix, try harder. Jezu, ja nie lubię czegoś takiego. Cisnęli ją, że jako tarczowniczka się babka do niczego nie nadaje, bądź chłop, bo przypominam, że... możemy grać zarówno męskim, jak i żeńskim bohaterem i, co jest najlepsze, możemy to zmieniać sobie w trakcie gry. W sensie, ja bym mógł teraz iść do tego krzesełka Afrodyty i zmienić się w męską wersję Phoenixa, ale chyba nawet z żeńskim głosem. Jest to trochę dziwne, no ale... no, da się, da się. W końcu jest to boska zdolność, powiedzmy. Czy oni, co oni grają? Czy oni grają w sza... Oni grają w Warcaby, no nie wierzę. Jeszcze Ares chyba jeszcze przegrywa z tego, co widzę. Przecież nie, jak Ares gra czarnymi, to chyba wygrywa. A nie, jak... Ale nie, tak nie przez... Nie, to chyba nie są Warcaby. Dobra, never mind. Co chciałem powiedzieć? Kurde, nie pamiętam. Czyli chyba nic ważnego. Dobra, Ares, gadajmy. Pogadamy z tobą. Stary, mielibyśmy tę esencję, ale ktoś nam ją ukradł przed nosa. Jakieś pomysły, kto to mógł być? It's not your turn, Bear. Do not be sorry. Be better. I come the vault, so... someone got there first and stole your essence. Magog! The thief could be anywhere by now. Failure was inevitable. We're done. Finished. Good night. What'll I tell Aphrodite? Tell her I'm on my way to be flattened on a chariot track. Can't even cross the road, can he? Okay, you got it. Wait! This is a long shot, but we could track the thief via Amazon. As in my daughters, the Amazons. Uncanny trackers with uncanny tracking devices. What are you doing? Don't get too excited. They aren't talking to me right now. It's a long story. But I do have an Amazon tracking kit I received as an offering. It's in my fortress, which Typhon has locked me out of. Gods, this is pointless. Like my dad says, I'm just a bird brain. Unless... unless? A blast of my salpings could open the gate. I didn't want Typhon's tentacles on it, so I hid it. Your salpings, huh? I'll have to think of something to play. Who do you think you are, Aphrodite? You can't toot an instrument of war willy-nilly. Besides, that's only half the job. You'll have to open the gate with Typhon's melody of tribute. Those inscriptions on the columns in the underworld? Huh. So that's what that melody was. Braga, unlike yourself, Typhon's no normal narcissist. He forced Pan to dedicate that song to him and trained my gate to respond to it alone. Wow, the battle cry of the god of war. I'm excited to hear it. Okay, okay, don't lay an egg. It's just an instrument. Play it at the fortress gates. And so Phoenix ventured out to find Ares' instrument of war. That thing should stay lost. My son's bad salpings playing almost started wars. His brother Apollo's music had real soul. No, Apollo jest mi bogiem muzyki, więc... If fighting in wars wasn't so lucrative, I could have been one clucking good salpings player. Ares on the salpings was an act of war. No bo, wiesz, no ten instrument miał chyba ogłaszać właśnie wojnę Zeusie, więc jakby no spełniał swoją funkcję, nie? Okej, tu jest gdzieś ten instrument. Typhon zamknął wejście, ale Ares znał inną drogę do swojej fortecy. Wymagał to huknięcia salpingsu i melodii hołdu. Melodię gdzieś w jakiejś czeluści znalazłem, nie wiem w której.
Ares jest strasznie nieogarnięty. Jesteśmy zgubieni. Podpis Zeus. Może się to będzie widoczne. Nie tu. Nie tu. Nie tu. Byliśmy przy... Tu stąd wyszliśmy. O! Sanktuarium Erebosa. Tutaj chyba zdobyłem właśnie ten... tę melodię Tyfona, czy tam hołd Tyfona. Też się zastanawiałem, do czego... O co z tym chodzi. Zobaczmy, tu jest legowisko upiora i to jest legowisko Heraklesa, a tutaj jest legowisko Atalanty. Tego w Krainie Kowali jeszcze nie ma. Ale czekaj, tam był chyba jeszcze Odyseusz, jeśli mnie pamięć nie myli. Dobra. Ja jestem chętny, żeby spróbować jeszcze zgarnąć ten róg. Bo prawdopodobnie o to mniej więcej będzie chodziło. Wiecie, wejść i zabrać róg. Chyba, że nagle znowu przyjdzie ten złodziej i też nam go zabierze. Ale dalej mnie zastanawia, kim mógł być ten ów złodziej. Ale w ogóle patrzcie. Też nie mam tego pojęcia, czy o tym wspominałem w którychś z poprzednich odcinków. Ale patrzcie. Kogo my musimy uwolnić z bogów? Aresa, Afrodytę, Atenę i Hefajstosa. A jak rozumiem, Hades to co? Za Hades, Posejdon, nie wiem, no właśnie Apollo, Artemida. To są, na te bóstwa się już Tyfon nie porwał, bo co, by się przestraszył, czy jak? Strażnik Smok Ismeński. Przyboczny Briareos, legendarny boss. To jest ten? Oczywiście. Czyli kolejny z Turenki. Znaczy no z Turenki, kolejny z Hekatmheirów. Haha! Nie ma tak, cwaniaku. Oj! Nie to chciałem zrobić! Nie to chciałem zrobić! Chciałem wziąć to. I mu rzucić w pysk, tylko... Zapominam, że nie mogę ten celo... Nie mogę tego używać, tylko jest... Jak trzymam... Pyk i od razu jest szybki rzut. O, i rzut od razu w baniak, co jest najlepsze. Dobra, minę to milczeniem. Poproszę o potkę, dziękuję. No przecież jestem ciągle w miejscu spotkania, gro, weź mnie nie denerwuj. No i proszę, jak się przydaje teraz maksymalnie rozwinięta siła Herkulesa. Cokolwiek on mi rzuci w pysk, ja mogę mu tym oddać. Auć! By unik! Dobrze. Też był unik, ale oczywiście grawie swoje. XD! Dobra. Zbufujmy sobie atak. Mocno bite ogłuszenie, to mi się podoba. I obronę i atak sobie właśnie podniosłem. Pięknie! No właśnie, bo to jest zwykły atak, który mogę po prostu blokować, nie muszę tego unikać nawet. I dziękuję, do widzenia. Poleciał gdzieś w pizdu. No i dobra. Gdzieś tam na górze. Skrzydła nocnego szaleństwa, proszę.
Po raz pierwszy od kiwi jak dawna zdobyły nowe skrzydła. Czerwone niczym krwawy księżyc, te skrzydła są wykorzystywane w wielu nocnych rytuałach satyrów. No, takie trochę mechaniczne. Dobra, no wszystkie są takie trochę mechaniczne. Ale kurde, no porównując do te, a te, no to nie wyglądają jakoś mega... może nie zachwycająco, ale mega zachęcająco do używania ich, no ale... Z braku lepszej opcji... Z chęcią je wezmę. Dobra, tu jest zaraz... Znaczy zaraz obok, no 200 metrów stąd, no to nie tak zaraz obok. Jest kocioł Kirkę, w którym mógłbym sobie uzupełnić potki, ale to wiadomo, że mógł też zrobić na Olimpie. O! Okej. No skoro nie dał rady, no... Nie wróć, nie, on dał radę! Bo się ten zastanawia, Zeus, jak go Hades tutaj ściągnął. Ja teraz nie zrozumiałem tego tej rozmowy. Czy tam właściwie tego drobnego monologu? O nie, nie wróć! Komentarza, o właśnie. Komentarz był tylko i wyłącznie od Zeusa. Młotek! Młotek! I mucimy, i mucimy. Dobra, zdjęty. Więc to jest trochę głupie, że tutaj jest tylko i wyłącznie parowanie, ale nie ma na przykład blokowania. Takiego zwykłego. Dwa, trzy i żegnam. Okej, jeszcze jest jakiś jeden. I to był ostatni. 40 minut prawie na liczniku. Są tutaj te całe spaczone jakieś kryształy, powiedzmy, tyfona. To mogę niszczyć. No, wreszcie rozwaliłem ten. Ale jak tak patrzę, no to mi chyba nic kompletnie nie dawało. Dobra, no, w środku tego smoka jest ten. No tak, tutaj jest do wyzwania. A to jest wyzwanie łucznicze. Aha, i pewnie muszę zrobić to wyzwanie, żeby... Żeby sobie tego ogarnąć. No ale jak ja mam tam wejść? Nie mogę zrobić wyzwania, jeśli nie mogę wejść i go striggerować. Jezu, ja jestem ślepy. Przecież ja tu mam wpakować te cholerne zęby. I one są... Ja nie mogę, ja jestem ślepy. Ślepy i głupi zarazem. Boże, widzę okręgi, no to dobra, fajnie, wejdź sobie tutaj wskocz, co? Nie, masz zrobić rzecz jeszcze prostszą. Wziąć zęby rozrzucone tutaj i wsadzić je na miejsce. Szkoda tylko, że gra nic nie mówi o tym, że mam to zrobić. Ja chodzę jak idiota i próbuję... Znaleźć sobie jakieś zajęcie. Kongrac. Ale patrzcie, za to jest jednocześnie wyzwanie i dodatkowo jeszcze to fabularne. W sensie fabularnie zdobędę tę trąbę, czy tam no ten salpings, czyli tą trąbę. I dodatkowo jeszcze chyba też kilka oboli.
Okej, tym razem po prostu je wyciągniemy. Wow, aż 6! To nie mała ilość. The Dracon Ismenius was a child of Ares and the protector of Israel. Didn't that thing die in Thebes? Yes, I remember because he used to bring that little monster to dinner parties. And then finally, one year, just like that, no more his. He brought its body to the Golden Isle to mourn his loss. That doesn't sound like Ares. There's a lot about him you do not know. What happened to its teeth? They were knocked out by Cadmus, a famous beast slayer, and later Jason of the Argonauts. Whenever the Dracon's teeth are planted in the earth, a soldier sprouts from the ground. Dental warfare! Typhon corrupted these soldiers and created an evil army of his own. Why didn't Ares tell me he'd brought the snake's body here? You aren't exactly the easiest person to talk to. Sure, I joke around. At his expense? I'm breaking the ice. You're making the ice. Bury the Dracon's teeth, and perhaps your words will grow to comfort your son. Or even found a city, the way the Spartoi helped Cadmus found Thebes. And there, in the jaws of the once mighty serpent, was Ares's instrument of war. It's always the last place you look, isn't it? Okay, got Ares's Salpinks and Typhon's tribute melody. Time to go open the fortress. I proszę, zadanie ukończono. Jajo z gniazda. 500 metrów w tamtym kierunku. Pomóż Aresem w pobliżu świątyni. Seriously? Dobra, myślę, tak leciutko możemy zagadać. Ale tylko zagadać. Bo raczej nie będę zwiedzał już tej... tej fortecy. Ale już widzę misia. A gdzie miś? Tam i kurczak. Bato! Get control of yourself, Bear. You are not ready. Go home. Ares? Shh. Do you want me captured? There's no proper cover. But this is your fortress. I don't rule the roost anymore, though, do I? You'll be king of the castle as soon as we get your essence back. How the gods will jump for joy if that even happens. Bagok! Aphrodite's married to Hephaestus, the whack job. I mean, I heard he's into finger painting these days. And Zeus hates me. Not true. I just prefer Athena's war making. Leadership, maturity, Apollo's music. Oh my gods, I've become my father. Ares, look at yourself. That's the real you. You don't care what people think. You act. You raise entire cities to the ground when you don't get your way. You protect your people and your family at the expense of everyone else. You're an asshole. And you were always one of my favorites. I question your taste. Let's get this gate open. You coming with me? Inside? You're kidding. If the old me did anything right, it was lock down that fortress. It is rigged to perfection. Okay, okay. I'll find the tracking kit and come back out. Stay safe. Take your own advice. The place will be crawling with Typhon's minions. Here, another of my blessings, Phoenix. In case you're about to beat the odds again.
Jak z pół obrotu nam rzucił to błogosławieństwo. Never seen this side of Ares. Maybe I misjudged him. The great and mighty Zeus? Never. O, nie, ale fajne są te puncze między Prometeuszem a Zeusem. O, mógłbym coś ulepszyć. Dobra, miecze już są ulepszone na czwarty poziom. Ogłuszenie po parowaniu. Obrona w powietrzu. No, w sumie przy dobrych wiatrach to jeśli jeszcze jakiegoś takiego większego przeciwnika spotkam, no to zgarnę sobie od razu dwa takie levele. Salpinks. Ares używał swojego słynnego Salpinksu, by oznajmiać rozpoczęcie wojny, zaznaczać swą obecność na polu bitwy i bezceremonialnie przerywać drzemki Ateny. Tak stanie sobie nad tobą jak wuwuzelą, nie? O Boże, jak ja tego nienawidzę. Ja sam kiedyś kupił wuwuzelę, nie? To se braciszek postanowił, że jak kiedyś, że jak sprzysypiam, to mi to stanie nade mną i tak drze po prostu. Dobra, biegłość Aresa. Moc skrzydeł Dedala odnawia się po zadaniu ciosu w powietrzu. Ciosu kończącego w powietrzu, toporem bądź mieczem. W sensie, że mogę użyć na przykład dwa razy uniku w powietrzu, tak? Czy mogę podskoczyć i jeśli zrobię cios kończący, to w sensie kombinację, to mogę zrobić unik. Okej, czwarty etap kombinacji. No, ja nie wiem, czy mi się uda nabić kiedyś tak wysoki wskaźnik, ale kto wie. Może znajdzie się wróg na tyle pancerny, że będę musiał go młócić. Przy okazji nie dam się zabić, jak idiota. Dobra, przeładujmy znowu tę mapę. Jezu, jak mnie to irytuje, no. Chcesz sobie sprawdzić jak jedną rzecz i gra ci po prostu pluje w twarz, bo się nie umie doczytać. Dobra, na koniec tylko opis tego questa. Jajo z gniazda. Urządzenie śledzące Amazonek zostało ukryte za zabójczymi umocnieniami mającymi chronić skarby znajdujące się w fortecy. Smród Aresa nie wystarczył. Poważnie, ten dzieciak nigdy się nie kąpie. Jezu. No i kurde, i nagroda to skin. No chyba żebym robił tylko fabułę, no to być może to byłaby pierwsza taka skórka. Ale powiem wam, jeśli udałoby się w kolejnym odcinku zdobyć w końcu esencję Aresa, no to może byśmy jeszcze tego upiora się pozbyli. Choć w sumie nie wiem, czy nie powinienem się najpierw pozbyć upiora, a potem iść dopiero po esencję. Tu jest wokół jeszcze ten quest, który jest do ogarnięcia. Tu jest co? Są artefakty, ale tego na razie nie zrobię, bo nie mam jakiejś boskiej mocy bądź błogosławieństwa, kto wie. Tu jest co? Tutaj... No w sumie dobre pytanie, co to jest. To jest wskazówka z Dedalem, czyli quest dla Fosfora i co zatem idzie także dla Hermesa pośrednio. Tutaj widzę w archiwach, będzie przesiadywała sobie Atena. Albo tam dowiemy się, gdzie możemy Atenę znaleźć. Dobra. Dość zbędnego gadania. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale, w którym zajmiemy się tą misją fabularną. I być może upiorem Heraklesa. Do usłyszenia i do miłego. Cześć.